Minęła 18. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne informacje Telewizji Republika. System rejestracji pacjentów do szczepienia przeciwko COVID-19 znowu działa. Rząd zachęca do szczepień. Wielki Piątek to dla chrześcijan czas najgłębszej żałoby, wspomnienie męki i ukrzyżowania Chrystusa. 16 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. Dokładnie o 21:37 odszedł do domu ojca. System rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 został chwilowo zawieszony wczoraj z powodu awarii, ale usterkę udało się szybko usunąć i obecnie wszystkie kanały rejestracji działają. Rząd zachęca do szczepień wszystkich, dla których rejestracja jest otwarta, a w szczególności osoby po 60 roku życia. Izabela Krycka. Na spadek dziennych zachorowań w porównaniu z ubiegłym tygodniem zwrócił uwagę premier Mateusz Morawiecki. Po raz pierwszy od dłuższego już czasu, bo te dni są takie długie, takie trudne, mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną. Wciąż muszę apelować do wszystkich Państwa o to, żeby przestrzegać zasad. Na liczbę nowych potwierdzonych przypadków zakażeń wpływa kilka czynników. Z jednej strony wprowadzane obostrzenia, z drugiej strony uczciwe, dobre podejście ludzi, którzy nie tylko przestrzegają wprowadzonych obostrzeń, ale sami pilnują zasad dystansu społecznego. Chaos wywołany awarią systemu zapisów na szczepienia doprowadził wczoraj do czasowego wstrzymania rejestracji, ale już w nocy wszystko wróciło do normy. Osoby między 40 a 59 rokiem życia, które zostały błędnie zarejestrowane na kwiecień, będą szczepione w maju. Priorytetem rządu jest zaszczepienie wszystkich osób powyżej 60 roku życia do końca kwietnia. Tak naprawdę mamy stukrotnie zwiększoną w stosunku do codziennego, zwykłego ruchu, zwiększone obciążenie profilu zaufanego. Na sekundę próbuje się logować około 500 osób, w związku z tym ten profil może zwalniać. W pierwszym pełnym tygodniu po świętach tempo szczepień ma osiągnąć 1 000 000 podanych dawek tygodniowo. Szczepienia i cały ten program realizowany przez rząd nie są tylko nadzieją, ale są koniecznością. Po prostu inaczej nie wyjdziemy z epidemii, inaczej nie skończymy pandemii. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził siedzibę Caritas Polska, gdzie organizowany jest solidarnościowy konwój wsparcia seniorów. W ramach akcji ruszy 35 tirów, a każdy zabierze 800 ton żywności, która trafi do blisko 500 000 osób. Solidarność nie jest w języku polskim pustym sloganem. Jest pojęciem, jest wartością, która niesie ze sobą bardzo wiele treści, bardzo wiele głębokich treści. Pomagając innym, budujemy kulturę solidarności. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że rusza program rehabilitacji pokovidowej. Skorzystać z niego mogą osoby z problemami wydolnościowymi układu oddechowo-krążeniowego. Ma ona być prowadzona w domu, ambulatoryjnie oraz w zakładach rehabilitacji leczniczej i uzdrowiskach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 30 546 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Zmarło 497 osób. Liczba wszystkich zakażonych wzrosła tym samym do ponad 2 380 000, a zmarłych do 54 165. W Polsce wykonano już ponad 6 460 000 szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 4 400 000 osób, a dwie ponad 2 060 000. Wielki Piątek to dla chrześcijan czas najgłębszej żałoby, wspomnienie męki i ukrzyżowania Chrystusa. To jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana msza święta. Według Ewangelii to właśnie w piątek Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Późnym popołudniem w wielu kościołach rozpoczyna się Droga Krzyżowa. Wielki Piątek to wielki dzień smutku, wielki dzień zadumy, wielki dzień refleksji. Męka, śmierć Jezusa Chrystusa i wielka zdrada, która to poprzedziła. Dla nas ma to takie znaczenie, że musimy w tej męce śmierci Jezusa zobaczyć siebie, swoje grzechy
i wielką chęć poprawy. Jest to wielka zachęta do tego, żebyśmy nawrócili się wreszcie do Boga i wyciągnęli z tej krwi Chrystusa, która spływa z krzyża Jezusowego, wielkie miłosierdzie, to znaczy zaproszenie do poprawy swojego życia. Ulicami Starego Miasta w Jerozolimie przeszła dziś wielkopiątkowa Droga Krzyżowa. Procesja miała w tym roku skromny charakter ze względu na pandemię. Wzięli w niej udział jedynie miejscowi chrześcijanie. Jerozolimska Droga Krzyżowa dla chrześcijan jest jednym z najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Co roku w procesji ulicami miasta, gdzie żył i umarł Chrystus, biorą udział tłumy wiernych z całego świata. Dziś jednak wydarzenie to miało odmienny charakter. W procesji wzięli udział jedynie duchowni oraz miejscowi chrześcijanie. Wszystko z powodu pandemii. Droga Krzyżowa tradycyjnie rozpoczęła się w południe w dawnej twierdzy Antonia, która obecnie jest muzułmańską szkołą. Stamtąd wierni dotarli do Bazyliki Grobu Świętego, która została zbudowana w miejscu ukrzyżowania i złożenia do grobu Chrystusa. Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie. Już w średniowieczu została ona rozpowszechniona przez franciszkanów, którzy oprowadzając pątników po mieście, zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku święty Leonard z Porto Mauro. W tym samym roku papież Benedykt XIV wydał zgodę na odprawianie procesji Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum. W Wielki Piątek pochylamy się nad cierpieniem drugiego człowieka. Chrześcijanie na całym świecie nadal padają ofiarą prześladowań. W Nigerii codziennością są porwania i zabójstwa katolików. W Mozambiku kilkadziesiąt osób zginęło w ataku dżihadystów. Z kolei w Niedzielę Palmową doszło do zamachu przed katedrą w Indonezji. Jak wynika z raportu organizacji Open Doors, w ubiegłym roku ofiarami przemocy na tle religijnym padło ponad 4,5 tysiąca chrześcijan. Prześladowania największy wymiar przyjmują w Nigerii. Tylko w 2020 roku zamordowano tam ponad 3,5 tysiąca osób. Oznacza to trzykrotny wzrost w stosunku do lat poprzednich. W Wielki Czwartek doszło do masakry przed jednym z kościołów w stanie Bene. Napastnicy zamordowali księdza i sześciu wiernych. Kilka dni wcześniej w stanie Kaduna terroryści z Boko Haram uprowadzili dla okupu 8 osób. Prześladowania nasilają się także w Mozambiku. W poniedziałek państwo islamskie przejęło kontrolę nad miastem Palma, zamieszkałym w znacznej części przez chrześcijan. Relacje ocalałych z masakry świadków mówią o kilkuset ciałach leżących na ulicach miasta, z których część była zdekapitowana. ISIS w regionie zamordowało już ponad 2,5 tysiąca osób. W ostatnim roku przed prześladowaniami uciekło z Mozambiku ponad 700 tysięcy mieszkańców. Akty islamskiego ekstremizmu przybierają na sile także w Indonezji, gdzie chrześcijanie stanowią 10% mieszkańców. W Niedzielę Palmową w Makassar, stolicy prowincji Celebes Południowy, doszło do kolejnego zamachu terrorystycznego. Dwóch motocyklistów chciało wjechać na teren katedry pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa, jednak zatrzymani przez strażników zdetonowali ładunki wybuchowe w bramie. W ataku rany odniosło 20 osób. Jak wynika z szacunków organizacji działających na rzecz ochrony praw człowieka, ponad 340 milionów chrześcijan doświadcza prześladowań i dyskryminacji ze względu na swoją wiarę. Zjawisko to przybrało na sile w trakcie pandemii COVID-19, która stała się pretekstem do ograniczania praw religijnych. 16 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, zmarł papież Jan Paweł II. Była to pierwsza sobota miesiąca i Wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. Pontyfikat Ojca Świętego pochodzącego z Polski trwał ponad 26 lat. Nasz papież zapisał się złotymi zgłoskami nie tylko na kartach historii, ale w sercach ludzi na całym świecie. Szesnaście lat temu o godzinie 21:37 do domu ojca odszedł papież Polak Jan Paweł II, którego pontyfikat odmienił oblicze świata. Pozostawił po sobie bogate dziedzictwo duchowe. Jego wybór na stolicę Piotrową był dla ludzi nadzieją na wyzwolenie. Zleciał ludziom z takiego żalu, że już odszedł. Ale ja w tym momencie jakoś tak zacząłem inaczej na to patrzeć. Już się nie modliłem za papieża, tylko do.
Już w pierwszych chwilach po śmierci papieża wznoszono hasła Santo Subito, święty, natychmiast. Jan Paweł II uczył, że piękny świat, cudny świat jest dany dla człowieka. Kult papieża Polaka szerzy się we wszystkich zakątkach świata, a jego relikwie trafiły nawet do Afryki. O niezwykłej historii włosów Karola Wojtyły opowiedział jego osobisty kierowca, brat Marian Markiewicz ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego. Wróciliśmy z mszy do Ducha Świętego, to była ostatnia msza z udziałem kardynału Bazylicy przed konklawę. Mówi: Marianku, a ostrzegł byś mnie, żebym jakoś wyglądał na tę konklawę. Ale coś mi tknęło, żeby te włosy nie wyrzucać tym razem. No i zachowały się. Nawoływał do obrony krzyża od Giewontu do Bałtyku. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane. Owocem pierwszej pielgrzymki papieża do Polski były słowa rozpalające ducha narodu do odnowy moralnej i duchowej, tak bardzo potrzebne po 35 latach panowania totalitarnego ustroju. Jan Paweł II, papież. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Stałem tam wtedy, nawet byłem przejęty robieniem porządku i nawet ktoś mi zwrócił uwagę, niech ksiądz nie przeszkadza i całe szczęście. Ja stanąłem jak wryty, rzeczywiście, co ja tu robię, prawda? I to było jakoś zakończenie przemówienia papieskiego. No to rzeczywiście dreszcze po kręgu sobie przeszły. I papież mówił to tak, jakby tego Ducha Świętego przywiózł. I ten Duch Święty tu za chwilę wśród nas, on po prostu będzie. Upadek komunizmu w Polsce nie byłby możliwy, gdyby nie wiara słoweńskiego papieża, który wołał o poszanowanie godności człowieka i podkreślał umiłowanie ojczyzny. Nazywany jest orędownikiem cywilizacji miłości. To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Pontyfikat Jana Pawła II trwał blisko 27 lat. Znany był ze szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. W czasie swojej posługi papież odbył ponad 100 pielgrzymek po wszystkich kontynentach. Maria Osińska, Telewizja Republika. To będzie 11. noc konfesjonałów, akcja, dzięki której wierni Kościoła katolickiego mogą jeszcze lepiej przygotować się do Wielkanocy. Świątynie organizują dodatkowe czuwania księży w konfesjonałach do północy, a w niektórych kościołach nawet przez całą noc. Więcej w materiale Marii Osińskiej. Czego potrzeba więcej? Nie ma większego dowodu miłości Pana Boga do człowieka niż ten sakrament pojednania. Według jednego z przykazań kościelnych każdy katolik zobowiązany jest do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Noc konfesjonałów umożliwia przystąpienie do sakramentu pojednania w godzinach wieczornych, a nawet po północy, dzięki czemu zarówno kolejki do konfesjonałów, jak i ryzyko zarażenia koronawirusem są mniejsze. Dwa lata temu w akcji udział wzięło ponad 200 parafii. W zeszłym roku z powodu pandemii noc konfesjonałów odwołano. Widzieliśmy, że ludzie pracują do późna i nie mają okazji wyspowiadania się przed Wielkanocą. I wtedy zrodził się pomysł, żeby zorganizować noc konfesjonałów, czyli nocną spowiedź. Jedną z warszawskich parafii, która bierze udział w akcji, jest parafia świętego Kazimierza. Noc konfesjonałów przypada w tym roku Wielki Piątek. No, my zgłosiliśmy chęć, zresztą w ubiegłych latach też tak zgłaszaliśmy, do północy. Ksiądz Radosław Glimasiński, proboszcz tej parafii, podkreśla potrzebę i istotę sakramentu pokuty. Nikt o sobie nie lubi myśleć, jestem grzesznikiem. No ale to jest podstawowa prawda. Tak, jestem grzesznikiem. Każdy bez wyjątku. Spowiedź to sakrament oczyszczający serca z wszelkich przewinień. Porównywana jest często do generalnych świątecznych porządków. Tak jak grzeszymy na bieżąco, tak na bieżąco musimy się spowiadać i dawać Panu Bogu okazję do tego, żeby nam przebaczył te grzechy, które on stop popełniał. Historię sakramentu pokuty przypomniał dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Sakrament pokuty sięga samych początków Kościoła. To Pan Jezus powiedział apostołom.
osobom, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W tym roku do akcji przyłączyło się 65 kościołów w całej Polsce. Maria Osińska, Telewizja Republika. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu wobec Łukasza Z., który miał należeć do grupy przestępczej kierowanej przez byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Były doradca Ewy Kopacz wychodzi z aresztu po wpłaceniu 60 tysięcy złotych kaucji. Do 54 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej na Tajwanie. Pociąg osobowy wykoleił się dziś rano w tunelu w pobliżu miasta Hualian we wschodniej części wyspy. 117 osób zostało rannych, w tym 7 ciężko. Katastrofie uległ pociąg Taroko relacji Nowy Tajpej-Tangong. To popularna trasa wśród turystów. W pociągu w chwili wypadku znajdowało się ponad 350 pasażerów. Jak relacjonują świadkowie, przyczyną wypadku było stoczenie się na pociąg źle zaparkowanej maszyny do robót ziemnych, która doprowadziła do wykolejenia się składu, który następnie uderzył w ścianę tunelu. Naczepa pojazdu budowlanego stoczyła się z jezdni i uderzyła w pociąg. Zniszczeniu uległa przednia część składu. Według wstępnych ustaleń śledczych kierowca w momencie wypadku był poza maszyną. Prawdopodobnie zapomniał on zaciągnąć hamulec ręczny. Najmniej poszkodowanych znajdowało się w wagonach drugim i trzecim, które jedynie wypadły z szyn. Największemu zniszczeniu uległy dwa krańcowe wagony, skąd wydobyto najwięcej ciał. W chwili katastrofy upadłam i rozcięłam sobie głowę. Niemal natychmiast byłam cała we krwi. To największa katastrofa kolejowa na Tajwanie od 40 lat. Doszło do niej w trakcie długiego weekendu z okazji święta Kunming, które jest poświęcone zmarłym. W tym okresie wielu Tajwańczyków odbywa podróże w celu spotkania z bliskimi. Na koniec jeszcze, zanim się rozstaniemy, posłuchajmy fragmentu świątecznych życzeń, jakie do Polaków skierował premier Mateusz Morawiecki. Święta Wielkiej Nocy to święta nadziei, święta zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. One przypominają nam, że życie jest silniejsze niż śmierć. Niech ta prawda nas zjednoczy, niech nas pokrzepi i doda nam sił. Życzę wszystkim moim rodakom w kraju i za granicą zdrowych i bezpiecznych świąt. Nawet po najczarniejszej nocy w końcu przychodzi dzień. I również po pandemii wróci normalność. To już wszystko w naszym programie. Ja dziękuję Państwu za uwagę i także życzę Państwu zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. Do zobaczenia.